Cześć, zapraszam Was dzisiaj na kolejny haul z AliExpress. Pokażę Wam kolejne moje zamówienie. Co prawda nie dotarły mi jeszcze wszystkie rzeczy, które zamówiłam, ale uznałam, że mam naprawdę sporo tutaj tych rzeczy, więc chcę Wam się z nimi podzielić, żeby ten film znowu nie był taki długi jak poprzedni film, a propos poprzedniego filmu z AliExpress, bardzo Wam się podobał, więc będę go linkowała na dole. Jeśli jeszcze nie widziałyście poprzedniego, nie widzieliście jeszcze poprzedniego mojego zamówienia z AliExpress, zapraszam Was tam, tam też było dużo fajnych rzeczy. Też robiłam taki film ze strojami kąpielowymi, więc też go podlinkuję, może też ktoś będzie zainteresowany. A dzisiaj tak ogólnie będzie biżuteria, coś do podróżowania itd., itd. Zaczynamy. Ja będę się starała mówić ceny, ale tak naprawdę wiecie, że to idzie dwa miesiące, miesiąc czasami nawet tak długo, także mogę nie pamiętać, ale zawsze Wam tutaj wszystko piszę. Zrobię zdjęcia z aukcji i tak dalej, więc no, wszystkie informacje będą. I zacznę od takiej rzeczy, na którą najbardziej czekałam, którą zdecydowałam się zamówić. Już wcześniej mi się to bardzo podobało, ale jeszcze jak zobaczyłam w New Looku takie paski, to już na 100% wiedziałam, że chcę taki pasek. I mowa tutaj o pasku do spodni, do sukienki z takim okrągłym wykończeniem. Właśnie widziałam te paski w New Looku, widziałam je wcześniej też na Ali, ale nie byłam pewna, czy by mi się podobało, ale jak je zobaczyłam na żywo, to stwierdziłam, że tak, na pewno. I to jest taki czarny, bardzo klasyczny pasek, z tym, że ma po prostu okrągłą sprzączkę. Bardzo klasyczny, ale ta sprzączka no mega mi się podoba. I on fantastycznie wygląda. Ja nie pamiętam teraz, jaki rozmiar zamówiłam, ale wydaje mi się, że najmniejszy. Noszę S-kę. Mam gdzieś tak 90 w biodrach, 60 coś w talii. I mogę go założyć zarówno do spodni, jak i do czegoś z wyższym stanem albo do sukienki. I jest na tyle do tych dziurek tutaj dużo, że nie musiałam dorabiać, bo spodziewałam się, że będę musiała dorabiać. Zawsze mam za duży pasek i zawsze muszę dorabiać dziurki. Ale ten jest naprawdę okej. Także no patrzcie sobie, jakie są rozmiary w centymetrach, tam jest podane i myślę, że to się raczej zgadza. I bardzo mnie zaskoczyło pozytywnie wykonanie tego paska, bo tutaj, słuchajcie, te krawędzie, tutaj wszystko bardzo ładnie wygląda. Obawiałam się, jak to będzie, ale wszędzie to wykończenie jest naprawdę spoko. Bardzo ładna faktura tej pewnie ekoskóry, no bo to przecież nie jest skóra. Także spoko i pasek na AliExpress kosztuje 10 zł, 9,50, coś takiego. Oczywiście przesyłka gratis, pamiętajcie o tym, żeby sobie tam zaznaczyć zawsze przesyłka gratis, bo nie ma sensu płacić tam za przesyłkę, no chyba, że coś dużego zamawiacie. Także jestem mega zadowolona z tego paska, to była pierwsza rzecz. To od razu Wam może pokażę drugi pasek, tylko że zamówiłam sobie pasek do torebki, dlatego że przy mojej ulubionej torebce z Bershki po prostu urwał się pasek i ona tak leżała chyba przez rok. I właśnie miałam zamiar sobie zamówić, ale wiecie, co mnie skusiło? Zaczęłam oglądać taką dziewczynę, która pokazuje, jak nosi nerkę zrobioną z torebki. I właśnie na takim pasku, bo on ma tutaj coś takiego, co możecie odpiąć, taki haczyk. I ona sobie to tak dwa razy dookoła siebie bierze i zapina i ma jakby nerkę z torebki. Mam nadzieję, że wiecie, o co mi chodzi. I stwierdziłam, że do tego mi się ten pasek też przyda. Oczywiście mogę sobie ją tak przełożyć przez siebie, czy wziąć na ramię jako zwykłą torebkę, ale mogę sobie dzięki temu też zrobić z niej nerkę. Bo mogę sobie właśnie tutaj odpiąć dwa razy przez siebie, przez talię i sobie na przykład jakąś większą marynarkę spiąć. Także coś takiego, taki złoty pasek. I te paski, bo ja wiem, czy były drogie, no 10 zł chyba kosztował, coś takiego, i wzięłam jeden z najdłuższych, jaki był. Obawiałam się, jak on będzie wyglądał, ale wygląda ok. I tutaj jeszcze Wam nie powiem, czy to jest trwałe, czy nie, bo tego jeszcze nie nosiłam, także zobaczymy, jak to będzie. Ja wzięłam złoty, no bo tutaj, jak widzicie, złoty zasuwak i tak dalej, ale macie też wybór rose gold, srebrne i tak dalej. Także coś takiego myślę, że się przyda, jeśli chcecie sobie przedłużyć torebkę, jeśli coś Wam się urwie, jeśli chcecie sobie z torebki zrobić nerkę, cokolwiek, fajna opcja. Dalej pokażę Wam to, co sobie wzięłam z myślą o podróżowaniu. Zamówiłam sobie jakiś czas temu taką kosmetyczkę, bo to się nazywa kosmetyczka, nawet jak mi przyszło, to na kopercie pisało cosmetic bag, czy coś takiego, w kaktusy. I to jest chyba tak docelowo na kosmetyki do samolotu, żeby Wam się nic nie wylało, ponieważ tutaj macie taki ten zasuwak, możecie to zamknąć i sobie tutaj wpakować kosmetyki. Ja to kupiłam, bo jak wiecie, mam tą torbę podróżną z Withem i tam nie ma w ogóle żadnych przegródek. Wcześniej w mojej poprzedniej torbie miałam dużo przegródek, a teraz nie mam żadnych. I uważam, że strasznie mi to też zorganizuje miejsce w tej torbie, bo teraz zawsze jak gdzieś jadę, to mam wszystko porozwalane. Natomiast wcześniej
jak miałam po prostu przegródki, no to tak nie było, więc postanowiłam sobie zorganizować miejsce dzięki czemuś takiemu. I to jest fantastyczne, nie zajmuje dużo miejsca, bo tutaj nawet jak nie zapakujecie tego do końca, to można to po prostu zwinąć, to jest taka plastikowa torebka po prostu. Jest bardzo leciutka, można super zorganizować, na przykład włożyć sobie tu koszulki, ja tu przeważnie wkładam bieliznę. Ale myślę, że jak będę gdzieś dalej jechała, to mogę sobie tutaj włożyć jakieś koszulki, albo też kosmetyki, czemu nie, buty, bardzo dużo rzeczy. Wydaje mi się, że to świetne będzie też na plaży, żeby schować kostium kąpielowy, żeby mokrego po prostu nie kłaść do torby. Kosztuje to około 2 zł. Ja zamówiłam jedno, wypróbowałam i zamówiłam kolejne. Zamówiłam sobie takie mniejsze we flamingi. Celowo właśnie biorę w różne wzory, żeby sobie od razu zrobić kategorię, żebym nie musiała się, jakbym miała, wiecie, wszystkie kaktusy i musiałabym się zastanawiać, w której tej torebce jest akurat to, czego szukam. A tak to będę sobie od razu mogła zrobić kategorię. Będę widziała, że we flamingach mam na przykład skarpetki, a w takich liściach, nie wiem, cokolwiek innego. To jest taka już naprawdę duża, ona 2 coś chyba kosztowała. Także naprawdę nie jest to duży koszt, to wydaje się być takie wytrzymałe. Także jak najbardziej polecam. I kolejna rzecz, to jest coś, co chciałam sobie zakupić do torby. Coś takiego, co przypinacie sobie do torby i z tyłu macie adresatkę, czyli adresujecie sobie, tu wpisujecie albo adres, albo na przykład numer telefonu, w razie niby jakby Wam torba zginęła, ale przyznam szczerze, że dla mnie to jest taki bajer, po prostu podobało mi się to, chciałam to mieć i chciałam mieć bardzo właśnie ze światem całym, z mapą świata. To jest taki a la globus, tutaj jest mapa świata. Więc wykonanie. Jest okej, no to jest taki plastik. Jak patrzycie na to z bliska, to nie jest to najpiękniejsza mapa świata, jaka może być. Ale ja mam szarą tą torbę, taką srebrną, więc myślę, że to będzie fajnie wyglądało. A chcę sobie jeszcze jakieś zamówić. Macie ogromny wybór tego. Są jakieś ananasy, jakieś palmy, takie bardzo, bardzo wakacyjne, więc możecie też coś takiego wybrać. Są oczywiście bardziej eleganckie, bardzo różne. To kosztowało 5 zł, ale ja wiem, że to była jakaś promocja, bo ja długo, długo to oglądałam i normalnie to było gdzieś tak po dyszce, także w różnych to jest cenach, zależy co wybierzecie. Dalej pokażę Wam może case'y do telefonu, bo to jest też rzecz, którą zamówiłam. Nigdy Wam nie pokazuję, bo wydaje mi się, że wszyscy to pokazują i wszyscy wiedzą, że można to kupić na AliExpress. Ale powiem Wam, że trafiłam na takie fajne, że bardzo chcę Wam pokazać. Ja mam telefon Xiaomi Redmi 4 Pro, no zresztą nieważne, po prostu taki telefon, który nie jest bardzo popularny. Są co prawda case'y tak gdzieś, wiecie, na stoiskach, ale jest ich mało. Ja zamawiałam z Allegro, byłam bardzo niezadowolona, bo właśnie zamawiałam takie case'y z obrazkami i bardzo mi się wytarły te obrazki. Po miesiącu to już wyglądało okropnie. Natomiast te case'y mam już bardzo długo i ja je zamówiłam od razu po ostatnim zamówieniu. I jestem zachwycona. Naprawdę jestem bardzo pozytywnie w ogóle zaskoczona, bo myślałam, że to będzie to samo, co te z Allegro, które były zresztą dużo droższe, bo te kosztowały około 5-6 zł za sztukę. No i tutaj mam takiego ananasa na plaży. Postaram się Wam go podlinkować. Tak a propos szybę też mam oczywiście z AliExpress. Także tak jeszcze jak szyby do telefonu też możecie zamówić. Tutaj mam taką bardzo, bardzo wakacyjnego case'a z plażą. I tutaj mam coś takiego ciekawego. To jest taki jeleń. I on jest taki najbardziej jakby... Znaczy nie jest źle wykonany, ale ten obrazek na przykład... Zobaczcie. Jest spoko. Nawet no, nikt się za nim gdzie z bliska przyglądał. Ale ten na przykład jest taki bardzo wyraźny. A ten jest jakby troszkę taki przytarty. Ale nie przeszkadza mi to. I tak nosiłam go, jak jeszcze było chłodno, w lutym, w marcu i nic się nie działo. Kolejne rzeczy. Chcę Wam pokazać coś, co zamówiliśmy dla Adama, ponieważ Adam chrapie. I tutaj szukaliśmy różnych rzeczy na AliExpress po to, żeby po prostu to zneutralizować, żebym ja mogła spać. Używaliśmy też różnych rzeczy z apteki, ale wiecie, na AliExpress, jak sobie wpiszecie to hasło, no to bardzo dużo różnych rzeczy Wam wyskakuje. Mieliśmy taką opaskę, mieliśmy różne rzeczy, które średnio działały. Ale trafiliśmy na coś takiego. To jest już nasza druga sztuka, bo poprzednią Adam zgubił. To kosztuje jakieś 2 zł. Muszelka to jest tylko opakowanie. W środku macie taki, powiedzmy, klips na nos, który ma udrażniać, wiecie, to oddychanie, pomagać. I naprawdę to działa. Ja jestem pod wrażeniem. To znaczy oczywiście jak on jest bardzo zmęczony na przykład, to i tak chrapie i nic wtedy nie pomaga.
Ale i tak uważam, że jest dużo, dużo lepiej i daje to mniej więcej taki efekt jak taki spray do gardła z apteki, który sporo kosztuje, trzeba go co jakiś czas kupować. Natomiast to rewelacja. Jak chrapie, to zakłada i jest dużo lepiej. Więc serdecznie Wam polecam, jeśli miałyście taki problem. I na zakończenie pokażę Wam jeszcze biżuterię, tylko sobie ją tu przybliżę. Oczywiście zamówiłam kolejne klipsy. Jak wiecie, mam przybite uszy, ale no niestety mam jakieś uczulenie na kolczyki, no nie mogę ich nosić tak w dziurkach. Więc zamawiam z AliExpress klipsy, są bardzo tanie. I pierwsze sztuki to są takie czarne z frędzelkami, które są po prostu cudowne. Ja jestem zachwycona, jeśli chodzi o jakość. Zobaczcie, jak to kółeczko jest ładnie wykonane. Te w ogóle frędzelki. No, całość. No i z tyłu macie klipsa. I to, słuchajcie, kosztowało 6 zł. Także ja się bałam, że to właśnie będzie dużo gorszej jakości. Ale uważam, że jest fantastyczne. Świetnie wygląda. Nawet by mi w sumie dzisiaj pasowało, więc mogę sobie założyć. Jak za tą cenę, jak najbardziej. Niestety klipsów nie macie takiego dużego wyboru jak zwykłych kolczyków, ale i tak zamówiłam kilka fajnych par. Kolejne to są piękne też klipsy oczywiście, które miałam na balu magistra, jak na razie tylko. I zobaczcie, to są takie zawijane. To jest dużo kółeczek po prostu tak nałożonych na siebie w ciekawy sposób, ale też bardzo ładnie wyglądają. Tylko z tymi kolczykami mam taki problem, że one są troszkę ciężkie. Nie czuć tego tak bardzo na uchu, natomiast większym problemem jest to, że ten klips jest strasznie ciasny. Ale jak oglądałyście poprzednią część, też pokazywałam kilka par kolczyków. One też były na początku ciasne, ale zauważyłam, że po prostu jakby to się trochę wyrabia. Nie na tyle, żeby ten klips spadł, ale po prostu już nie ciśnie tak ucha. Więc mam nadzieję, że to też się wyrobi i będzie mi je lżej po prostu nosić. Też koło 5-6 zł. Kolejne kolczyki. To są koła. Jak pamiętacie, w poprzednim holu zakupiłam sobie takie wielkie koła. I niestety jedno zgubiłam. Na juwenaliach po prostu ktoś mi pociągnął i spadły, ale one miały tutaj dużo gorsze to zapięcie niż te koła, które zamówiłam teraz, dlatego że one były tu niby regulowane. Możecie sobie przykręcić śrubkę, jest ciaśniej, odkręcić i jest lżej. Natomiast powiem Wam, że jak tylko odkręcicie, to one są już tak luźne, jak tylko troszkę odkręcicie, że właśnie trochę spadywały, no i zgubiłam. Ale z tych już jestem bardzo zadowolona. One mają bardzo ładny rose gold, taki kolor. Zobaczcie, w porównaniu z tym kołem. No to jest takie typowe żółte, a to jest taki rose gold. Piękny kolor. Dużo lepiej się je nosi, dużo bardziej komfortowe. One są jakby od razu dopasowane do ucha. Ten klips nie ciśnie od samego początku. Więc bardzo serdecznie Wam te polecam. Oczywiście Wam je podlinkuję. I ja je zamówiłam z tej samej aukcji, z której te właśnie kółeczka. I dzięki temu, że zamówiłam aż dwie rzeczy, dostałam jeszcze gratis. Więc też Wam go pokażę. To są takie, nie wiem czy widzicie, zresztą wyjmę to. To są takie perełki. Natomiast niestety to są kolczyki już normalnie wkładane do dziurki, więc raczej ich nie będę nosić. Mam już zresztą takie perełki. Raczej ich nie będę nosić, no bo będzie mi po prostu leciała ropa z uszu. Ale jestem bardzo zadowolona ze wszystkich rzeczy, które Wam pokazałam, także dzisiaj z tego dzisiejszego zamówienia polecam Wam absolutnie wszystko. Dajcie znać, co Wam się podobało, co Wy mi polecacie też. Bardzo chętnie się dowiem. I pamiętajcie o subskrypcji. Wiem, że dużo osób nowych przychodzi na tego typu filmy o AliExpress. Jeśli chcecie więcej oglądać tego typu filmów u mnie na kanale i w ogóle chcecie oglądać moje filmy, to jak najbardziej zachęcam Was do zasubskrybowania kanału, do wejścia na mojego Instagrama. Tam też pokazuję różne rzeczy ciekawe, mam nadzieję, dla Was. Także też Was tam zapraszam. Na dole oczywiście link. No i oczywiście standardowo pamiętajcie o kciukach, jeśli film Wam się podobał, to będę widziała, żeby robić więcej takich holi. Do zobaczenia w kolejnym filmie.